KTS-ie weszło, grasz na takich warunkach pro bono, przykładając cegiełkę do projektu Krzysztofa Stanowskiego, czy jakiś kontrakt jest? Jest kontrakt, to były ogromne pieniądze, został wygrany mecz, to dostawałem takie pieniądze, że no po prostu... No, kupiłbyś auto za to? Jakieś takie byle jakie z salonu? Ludzie są fałszywymi po prostu burakami. Jeżeli masz pieniądze, to chcą cię wydoić, mają dla ciebie wiele fantastycznych biznesów. Ale co to są zabawy? No nie wiem, idę na imprezę, wydaję w kilka godzin 30-40 tysięcy złotych. Co wtedy czujesz? Się zabawiłem, ale wiesz co, to było przed narodziny mojego dziecka. Jeździłem Ferrari, potem był Panamera i było Ferrari jednocześnie. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Swego czasu Jakub Kosecki był jedną z największych nadziei polskiej piłki. Zresztą sporo osiągnął, głównie w rozgrywkach klubowych, za sprawą gry w Legii Warszawa. Występował także w reprezentacji. Obecnie gra w drużynie KTS Weszło, której właścicielem jest Krzysztof Stanowski. I o tym projekcie popularnego dziennikarza na pewno sobie porozmawiamy w dalszej części wywiadu. Nie prowadziłeś ultrasportowego trybu życia, dodatkowo byłeś zawodnikiem wysoce kontuzjogennym, jakby wzmagając te swoje potencjalne dolegliwości. No prawda. Pytanie, dlaczego miałeś taki mental i czy gdybyś miał inny, byłbyś w innym miejscu dzisiaj? Wiesz co, lubię zabawę. Ja nie ukrywałem tego, że lubię zabawę, lubię czerpać z życia garściami. Życie się ma jedno i uważam, że po prostu tak chciałem po prostu przeżyć swoje i chcę nadal przeżyć swoje życie, że chcę się po prostu bawić. Ja jak trzeba było pracować, grać w meczach, no to dawałem się 100%. Podchodziłem do tego w miarę profesjonalnie, ale pojawiały się tam no, imprezy, zabawa, koledzy. Fajnie spędzać czas i ja po prostu lubię tą zabawę. Do tej pory mi to zostało, jak idę na imprezę, to daje się 100% i no po prostu taki już jestem, nikogo nigdy nie oszukiwałem. Ja chodziłem na wywiady, to zawsze mówiłem, że ja nie jestem osobą, która wzięłaby pieniądze, aby promować zdrowy tryb życia, jakieś tam jedzenie pudełkowe, dietę, po prostu, żeby zgarnąć pieniądze i tak naprawdę oszukiwać ludzi, że ja prowadzę ten taki sportowy tryb życia, bo ja taki nigdy nie prowadziłem tryb życia i nigdy nikogo nie będę oszukiwał. Ale czy to jest kwestia tego, że cię tego nie nauczyło środowisko, czy twój tata, który pamiętam, że swego czasu był prekursorem, jeśli chodzi o jakąś komercyjną stronę piłki nożnej, bo założył jedną z pierwszych poważnych szkółek piłkarskich w naszym kraju, przynajmniej w okolicach Warszawy powiedzmy, która gdzieś na tej mapie Polski wyróżniała. No i pytanie, czy te nawyki też nie były częścią mindsetu twojego taty i w związku z tym się nie przeniosły na ciebie? Jak to wyglądało? Wiesz co, no, nie będę ukrywać. No, ojciec pewnie też nieraz ukrywał, że ojciec też lubi się zabawić. Nieraz też z tatą się pobawiłem, jak już osiągnąłem pełnoletniość i mogłem, także posiedzieliśmy sobie i widziałem też, jak tata podchodzi do po prostu życia. Ja widziałem, że on też czerpie z tego radość i chce jak najwięcej z tego wycisnąć, także no, nie było czegoś takiego, że ojciec mi mówił tylko piłka, skup się na piłce, bo nie osiągniesz niczego, bla, bla, bla. Nie, zawsze mi mówił, okej, rób wszystko, żeby grać w piłkę, ale przy okazji żyje, no życie, tak jak mi mówił, że życie się ma jedno, kurczę, on też zwiedził kawał piłkarskiej mapy i pograł na fajnych stadionach, w fajnych klubach, z fajnymi piłkarzami, także na pewno bym się w jakiś sposób posłuchał go, jeżeli chodzi o ten tryb życia. Dobrze. Aczkolwiek, nic mi nie jest, aczkolwiek, no taki już jestem. Zastanawiam się, Kuba, nad jedną rzeczą, bo pewnie miałeś sporo okazji do zwiedzania świata, kiedy twoi rówieśnicy wychowywali się w brudnej i szarej jeszcze w Warszawie lat 90. Byłeś obiektem zawiści ze strony kolegów, czy nie odczuwałeś tego w ten sposób? O kurczę, co, na szczęście wtedy nie było tak popularne te wszystkie internety, jakieś Instagramy, czegoś. Na szczęście wtedy nie było, jak ja byłem tym młodym chłopcem i tak dorastałem. Aczkolwiek uważam, że na pewno tak było.
nieraz spotkałem się z tym na boisku nawet. Ja już nieraz o tym mówiłem, że po prostu nieraz słyszałem, że gdyby nie ojciec, to byłbym nikim. Ale jakiś zawodnik do ciebie podchodził w czasie meczu? Tak, po prostu takie, wiesz, no gadanie. To wyprowadzało cię to z równowagi? Bardzo, bardzo. Ja nieraz na boisku płakałem, bo się wkurzałem, że albo przegrywamy z kimś, kto mi dokucza i po prostu się ze mnie śmieje, albo po prostu mnie denerwowało, że ktoś jest lepszy. A przy okazji no po prostu mi dokucza i wiesz, a nie było tak, że ja chodziłem i tak jak mówię, wtedy nie było czegoś takiego jak Instagramy, czy nie wiem, całe te wszystkie medialne strony internetowe czy portale i ja po prostu żyłem jak normalny chłopak, tylko miałem o wiele, wiele łatwiej w życiu dzięki temu, że ojciec mi zapewnił ten łatwiejszy start i dzięki temu, że ojciec grał w piłkę, ale ja tego nie wykorzystywałem w żaden sposób. Nigdy tego nie wykorzystywałem. Ja nieraz powiedziałem w wywiadzie, że dzięki ojcu na pewno trafiłem do Legii. Dzięki ojcu było mi na pewno łatwiej, ale to nie ojciec grał w pewnym momencie na boisku, tylko ja. Sam broniłem się dobrą grą na boisku i dzięki mojej dobrej grze zaufano mi w Legii, przedłużono ze mną kontrakt, zacząłem grać w Legii, zdobyłem Mistrzostwa Polski, dostałem powołanie do reprezentacji Polski, także no takie trochę bolące jest to, że ojciec mi dużo załatwił, znaczy ojciec mi bardzo dużo załatwił, ale to dzięki, bolące jest to, że dzięki ojcu tylko i wyłącznie gram w piłkę, bo jednak to ja grałem na tym boisku. A teraz krótka przerwa reklamowa. Już 17 listopada Polska mierzy się z reprezentacją Czech. To doskonały moment, aby uwierzyć w biało-czerwonych i postawić zakład na ten mecz. Fuchsiarz.pl, będący legalnym polskim bukmacherem oraz oficjalnym sponsorem La Liga w Polsce, przygotował ofertę powitalną dla nowych graczy. W ramach zakładu bez ryzyka Fuchsiarz.pl zwraca połowę stawki pierwszego zakładu z możliwością natychmiastowej wypłaty. Jeśli przegrasz, to od razu odbierzesz należny ci zwrot. Ile dokładnie? 50% stawki, do maksymalnie 500 zł. Grać możecie na stronie internetowej, ale także korzystając z apki mobilnej, dostępnej na iOS i Androidzie. Warto pamiętać o 50 zł freebetu, czyli darmowym zakładzie, który dostaniecie od bookmachera. Wystarczy pobrać aplikację, postawić w niej kupon za 25 zł i automatycznie zgarnąć freebet 50 zł. Link do aplikacji i strony bookmachera znajdziecie w opisie filmu. Miałeś jakieś spektakularne oferty, o których dotychczas w przestrzeni publicznej nie mówiłeś? Zaraz sobie przejdziemy do kwestii bieżących, ale jeszcze, żeby tak namalować kontekst, to musimy powiedzieć, że występowałeś w reprezentacji, miałeś swoje 5 minut chyba za czasów Fornalika, prawda? Tak, wtedy było to słynne dwie zdjęcie. Dwie minuty. Plus jeszcze kolejna kwestia to, że byłeś wybierany tak naprawdę, znaczy byłeś w takim fajnym gronie najbardziej perspektywicznych polskich piłkarzy, przynajmniej wywodzących się z tej ekstraklasy. Od Bundesligi się nieco odbiłeś, od drugiej Bundesligi. No ale podejrzewam, że miałeś w tym swoim szczytowym momencie jakieś większe ambicje, by nie skończyć powiedzmy w tureckiej lidze czy w drugiej Bundeslidze. Dokładnie, no ambicje były ogromne. Z czasem malały i z czasem może się wypalały, tak jak moje nastawienie takie profesjonalne do życia właśnie jako ten piłkarz i z czasem sobie zdałem sprawę, że już jednak tak naprawdę nic z tego nie będzie, więc łapałem się najlepszych okazji. W tym momencie już tylko i wyłącznie dla mnie się liczyły pieniądze, dlatego ten transfer do Adany Demirspor. No, jak sam wspomniałeś, no, odbiłem się od drugiej Bundesligi i odbiłem się, można powiedzieć, od pierwszej ligi tureckiej, od Adana Demirspor, gdzie dużo grałem może, ale strzeliłem jedną bramkę tylko i tak jak mówię, no, ten nieprofesjonalny tryb życia, ten imprezowy tryb życia, to, że chciałem dużo się bawić, dużo podróżować, dużo czerpać przyjemności z życia i przy okazji jak najmniej się, nie wiem, może narobić, może to złe słowo, bo ja byłem praktycznie dostępny na każdym treningu i ciężko pracowałem na nim, jak już byłem zdrowy, ale no w pewnym momencie gdzieś te ścieżki się nam rozeszły. A miałeś jakieś sygnały, że któryś konkretny z renomowanych klubów się chciał? Na pewno słyszałem o tym, no, sam rozmawiałem z ojcem i byliśmy na spotkaniu z dyrektorem takim, który się zajmuje i Valencia, i Espanyol, Barcelona był bardzo blisko. Osasuna, tam coś tam się może przewijało, aczkolwiek no, nie za dużo o tym mówiliśmy. Ale no, były kluby, były zagranicy, no, też słyszałem o różnych klubach z Anglii. Tylko tak jak mówię, to nie było tak, że ktoś do mnie przyszedł, dał oferty, tylko po prostu te rozmowy jakieś były. A wiesz, no, w takich klubach Premier Division czy w Premier League
to pewnie rozmów z zawodnikami jest multum. Jest może 20 zawodników dziennie, przewija się przez listę ewentualnych potencjalnych transferów do klubu. I no ja na takich listach byłem i po prostu podobnie się, no nie wiem, no słuchaj, trzeba było za nie zapłacić 2 miliony euro, bo tyle miałem zapisane w kontrakcie w Legii, że jeżeli ktoś chce, to może mnie kupić za 2 miliony euro. Ja po sezonie, gdzie byłem najlepszym piłkarzem ekstraklasy, gdzie grałem w reprezentacji, gdzie miałem 9 czy 10 bramek, taką samą liczbę asyst, mówimy o samej ekstraklasie, nikt nie był w stanie wyłożyć 2 milionów euro, to wiesz co, może oni byli mądrzejsi, może oni widzieli, przeanalizowali sobie to wszystko. Tu kontuzja, jeszcze jest młody, a już tyle kontuzji. Może wiesz o tym, bo to był moment w Legii, gdzie już RS5, M3, Panamera, Ferrari, tam Lamborghini, inne ciuchy, inne wypowiedzi, kontrowersje. Może to przeanalizowali i oni takich zawodników nie chcieli, także no... A w którym momencie tak się w Polsce odpaliłeś, że wjechałeś się z takimi luksusowymi dobrami wręcz na maksa, prawda? Bo w polskiej ekstraklasie aż tak popularne tego typu zachowania nie są, prawda? Może też z powodu niższych kontraktów. Wiesz co, ogólnie wydaje mi się, że to był taki końcówka 2013 roku. No, coś takiego, końcówka 2013, może no, tak listopad, grudzień, coś takiego. Co się wtedy wydarzyło? Wiesz co, no, dostawałem duże pieniądze, wygrywaliśmy mecze, ja nie będę mówił zrazu o kwotę, ale to były ogromne pieniądze, za sam wygrany mecz to dostawałem takie pieniądze, że no po prostu... No... Kupiłbyś auto za to? Jakieś takie byle jakie z salonu? Nie, za wygrany mecz nie, ale wiesz co, no, w Legii no, czasami się zdarzało tak, że miałeś 4 mecze w tygodniu i 4 mecze w miesiącu, czy 5 i wygrywałeś, więc tak byś sumował te wszystkie pieniądze za wygrane mecze w miesiącu, no to do salonu mógłbyś pójść i kupić jakąś, nie wiem, Corsę, czy jakiegoś fajnego, nie wiem, takiego... Fiata Pandy. No, może ze 2 Fiat Pandy byś kupił, nie? Wiesz, no to było coś, to może coś takiego. Nie orientuję się dokładnie, ile kosztuje Fiat Panda, bo mój pułap był wtedy zupełnie na innym poziomie, do czego też bym chciał potem przejść, bo robiłem to troszeczkę nie pod publiczkę i nieraz już o tym mówiłem, ale to do tego przejdziemy. Także ten, no tak jak mówię, końcówka 2013 roku tak się uaktywniłem i po prostu chciałem spełniać swoje marzenia motoryzacyjne. Ja zawsze uwielbiałem samochody. Ale na WhatsAppie miniaturkę masz 2 Lambo stojące teraz. 2 Lambo? Twoje? To jest mój cel na przyszłe kilka lat, żeby sobie ten kupić. Nie, a tak szczerze, no wiesz co, lubię samochody, więc po prostu te samochody są, to oczywiście, co teraz mówisz, to nie są moje samochody, są samochody w salonie, ale ja lubię często pojechać do salonu, lubię często pojechać, pooglądać samochody. Czy zainspirować się, tak? Tak, no po prostu lubię pogadać z ludźmi na temat samochodów, co się dzieje, jakie plany mają, czy jakie ja miałbym plany, także wiesz, no po prostu lubię, jest to moje hobby, moja pasja i tyle. A w jaki sposób chcesz zarabiać na kolejne jakieś swoje zachcianki luksusowe w następnych latach, już po zakończeniu kariery piłkarskiej? Jest konkretny plan na przyszłość? Jest konkretny plan na przyszłość. Składający się z... Wiesz co, nie chciałbym peszyć niektórych rzeczy, ale wydaje mi się, że jestem na odpowiedniej drodze, aby po prostu połechtać sobie znowu moje ego i móc żyć tak, jakbym chciał żyć, aczkolwiek to nie jest tak, że ja nie żyję tak, jak ja bym chciał. Jaka żyć. Branża, powiedz mi tylko. Wiesz co, nie chcę peszyć, jest to coś, co kiełkuje dopiero, aczkolwiek jeżeli już wykiełkuje, to będzie z tego naprawdę duży, duży profit i fajnie będzie można się po prostu pobawić. Czy wtedy, gdy byłeś królem Warszawy, dużo osób się wokół ciebie kręciło, które dzisiaj nawet nie są w orbicie zainteresowań? Nie mam z nimi kontaktu i jestem przekonany, że jak za kilka miesięcy ten projekt mi odpali, a wiem, że mi odpali, dam sobie rękę uciąć, to znowu nie wrócą, ale ja wtedy ich po prostu kopnę w dupę i wiesz, nie. Ale czego cię to nauczyło, ludzie? Że ludzie są fałszywymi po prostu burakami. Jeżeli masz pieniądze, to chcą cię wydoić, mają dla ciebie wiele fantastycznych biznesów, możliwości do zainwestowania pieniędzy, aby się zwróciły te pieniądze z poczwórną wartością. Nauczyłem się tego,
troszeczkę pieniążków musiałem stracić. Przez przyjaciół tego, byłych, tak? Tak, aby się tego nauczyć przez przyjaciół, czy przez ludzi, którzy chcą ci dobrze żyć, nagle się pojawili, kiedy dużo zarabiałeś. Więc się tego nauczyłem, więc teraz trzymam się jedynie, jeżeli nie wiem, zauważyłeś, poczytałeś moje wywiady, ja bardzo mało mówię o moich przyjaciołach najbliższych, bardzo mówię o moich najbliższych, czy o mojej rodzinie, bo po prostu to jest taka sfera dla mnie, że ja nie chcę, aby ludzie mieli do tego dostępu. Czyli nie takiego chcę wywiadu jak Kuba Rzeźniczak byś nie udzielił? No na pewno bym nie udzielił. Dla mnie rodzina, przyjaciele to jest coś takiego, oni są w chcę zamknąć ich w bańce i nie chcę, aby po prostu oni rykoszetem dostawali za to, jaką ja jestem osobą, czy byłem kontrowersyjną, chcąc, nie chcąc. Ale ta twoja kontrowersja jest nieszkodliwa tak naprawdę. Jest nieszkodliwa, ale wiesz co, szkodzi, moja żona miała Instagrama, usunęła ten Instagrama, bo bolało ją to, co ludzie o mnie do niej pisali, czy o niej pisali w komentarzach. Przykładowo? No nie będę tutaj mówił, bo ludzie to są największe jakie można, przepraszam, ja nie wiem, może to wyciąć czy coś, ale ludzie to są. Zapikamy. Naprawdę, ludzie to są naprawdę. Jesteśmy tak słabi i tak nisko potrafimy upaść czasami, że no po prostu jest straszne, ale ja się do tego przyzwyczaiłem i mnie to w ogóle nie rusza. Ja mam, tak jak mówię, ja tych hejterów mam w dupie, ale mogą sobie pisać, ale ja chcę tej rodziny, chcę rodzinę chronić i muszę rodzinę chronić. Dla mnie to jest najważniejsze. Ale to w jaki sposób chcesz ją chronić? Przed czym? Przed brudem tego świata? Dokładnie, dlatego ja nie, w ogóle... Ale to ma związek z jakimiś twoimi tradycyjnymi wartościami, czy raczej... Wiesz, tak, ja widziałem rodzinę, zawsze ojciec, moja mama, czy moja siostra, zawsze razem byliśmy, wszędzie jeździliśmy razem. Ja ogólnie uważam, że jestem dosyć romantycznym człowiekiem. Bardzo rzadko płaczę. Nie wiem, kiedy ostatnio tak naprawdę płakałem. Ja nawet nie płakałem, jak mi się dziecko narodziło, a kocham go najmocniej na świecie. I po prostu rzadko płaczę. Czuję, że jestem taką, mam taką duszę romantyka, aczkolwiek ciężko jest mi to pokazać mojej żonie. Jedynym sposobem, jak mogę pokazać to chciałbym ją po prostu od tego chronić. I nie chcę w ogóle mówić o niej. Ja teraz mówię trochę o niej i jest mi, mam wyrzuty sumienia, bo wiem, że zaraz coś się zacznie, może się zacząć. To zostawmy już ten wątek, ale to, co jest istotne, to często się mówi o piłkarzach w kontekście różnego typu skandali. Mówi się, że to są młodzi goście z dobrymi zegarkami, samochodami, wieloma parterkami w okolicy, które też czyhają na słabszy moment. Natomiast ty jeszcze przed wywiadem mi powiedziałeś, że ty możesz chodzić po ulicy, możesz mówić, robić co chcesz i wiesz, że ci żadna kobieta niczego nie wyciągnie. No tak, no właśnie to jest najlepsze, że ja po prostu się niczego nie boję i... Boję się właśnie tego, tych konsekwencji i nie chciałbym po prostu, żeby moja żona czy moje dziecko czytały o mnie rzeczy, które sprawiają im przykrość, a mi one nie sprawiają kompletnie przykrości. Dlatego troszeczkę się ze sobą biję pod tym względem, że no... Rozumiem, o co ci chodzi. Wiem, co ja bym chciał robić często. Wiem, jak mógłbym zarobić pieniądze. Wiem, jak mógłbym zapewnić bezpieczną przyszłość, ale w tym wszystkim muszę uważać i nie na wszystko mogę sobie pozwolić i często muszę iść na okrągło, na po prostu okrążać dookoła dłuższą drogą i czekać na te profity wszystkie i aby w jakikolwiek sposób móc osiągnąć to, co chcę, bo myślę o tym, że dla mnie rodzina tak naprawdę jest najważniejsza. I wiesz co, nie chcę dużo o rodzinie mówić. Zostawmy ten wątek, bo widzę, że próbujesz, że tak powiem, budować zdania, które nie zmierzają do żadnych konkretów. Dokładnie, z dokładnie. Tego względu, że chronisz w ten sposób tak bliskich, a ja to szanuję i nie chcę absolutnie tutaj wchodzić w szczegóły. Poruszam ten temat tylko i wyłącznie z tego względu, żeby pokazać ciebie jako człowieka, który wyznaje pewnie nieco inne wartości niż wielu kolegów z szatni. Miałem swoje słabości, aczkolwiek moje słabości bardziej się... Co było twoją słabością? No właśnie samochody, głupio wydawane pieniądze na jakieś... Nie wiem, zabawy. Ja już o tym nieraz mówiłem. Ale co to są zabawy? No nie wiem, idę na imprezę, wydaję w kilka godzin 30-40 tysięcy złotych. Gdzie I co mogłem... wtedy czujesz? Zresztą zajebiście zabawiłem, ale wiesz co, to było przed narodziny mojego dziecka, to były takie czasy legijne, końcówka legijnych czasów, gdzie właśnie mało grałem i szukałem takiego odskoku, aby się lepiej poczuć i właśnie z tego względu były te samochody. Jeździłem Ferrari, potem był Panamera i było Ferrari jednocześnie, potem jakieś inne, był
samochody cały czas coś się zmieniało. A jak koledzy reagowali na te pojazdy? No bo podejrzewam, że też jakaś pozerka w szatni jest. Podobało im się, nic nie mówili. Bardziej trenerom się to nie podobało, bo widzieli, że w pewnym momencie bardziej zależy mi na tym, aby, nie wiem, może się polansować, zimny łokieć, jakiś, wiesz, może jakaś sodówka, ale sodówki w tym żadnej chyba nie było, bo ja zostałem wychowany na przyzwoitym poziomie, dzięki temu, że ojciec grał w piłkę, także rozumiem, że trenerzy się martwili, ale koledzy żadnego jakiegoś tam problemu mieli, także ja miałem swoje słabości, tylko ja inaczej to okazywałem, nie? Także no ja nie jestem osobą, do tej pory miewam swoje słabości i do tej pory robię czasami rzeczy, których się wstydzę. Twoja rodzina, jak i twoje potrzeby są zabezpieczone na najbliższe kilka lat? Miałem zabezpieczone, tak. Tylko potem się pojawiło coś takiego jak inwestycje. Zainwestowałem, kupiłem dom, wykończyliśmy go. Wiesz, żadnych kredytów, niczego, także jakieś inwestycje różne i wiesz, i to pieniądze zaczęły się... Mieszkanie mieszać. Jakieś tak samo? No wiesz, to różne inwestycje. Mieszkanie kupiliśmy w tym samym czasie co dom, wiesz, zero kredytów, nic. Potem przychodzi taki moment, że chcesz coś spieniężyć, więc spieniężasz. Oczywiście to nie jest tak łatwo spieniężyć, jak się wydaje, więc musisz, wiesz. No i potem trzeba, wiesz, no na szczęście miałem taką poduszkę finansową, że dawaliśmy sobie rady. A jak na przykład potrzebowałem troszeczkę więcej pieniędzy, czy żeby coś na przykład jeszcze więcej, czy sfinansować, czy coś fajnego porobić, to miałem znajomych, którzy również byli chętni, czy to zainwestować, czy pomóc, więc mogłem się do nich po prostu odezwać. A w KTS-ie weszło, grasz na takich warunkach pro bono, przykładając cegiełkę do projektu Krzysztofa Stanowskiego, czy jakiś kontrakt jest? Jest kontrakt, ale wiesz co, to nie są duże pieniądze. Ja nawet nie negocjowałem, mogę zadzwonić do Krzyśka Stanowskiego i się zapytać, ile trwały nasze negocjacje, jak one wyglądały. Zaproponował pierwszą kwotę, ja się zgodziłem, ja powiedziałem, co ja mogę wnieść do zespołu. On dokładnie wiedział, co ja mogę wnieść i tak naprawdę na czym mu zależało, także... Ale jestem ciekaw, jakie to są mniej więcej rząd wielkości. Nie musisz mówić o konkretnych kwotach, ale ile może zarabiać piłkarz w piątej lidze polskiej? No wiesz co, no właśnie najlepsze jest to, że nie jestem najlepiej zarabiającym piłkarzem w piątej lidze polskiej. No jest Wieczysta Kraków chyba też, nie? No Wieczysta już jest w trzeciej lidze, ale aha, wiesz, tak. Ale są do typu, w tym momencie są zawodnicy, którzy w piątych czy czwartych ligach zarabiają więcej niż ja. Ja kompletnie mnie nie... Ja nie potrzebowałem tych pieniędzy tak naprawdę. Ja chciałem po prostu być w projekcie, ja chciałem się poruszać, mieć jakiś cel znowu, a przy okazji chciałem się pokazać znowu publiczności jakiejś tam szerszej. Ale to jestem zaskoczony w tym kontekście, bo słyszałem wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego na temat Wieczystej, mówiąc o tym, że Wieczysta w porównaniu do jego klubu to jest projekt komercyjny, a jego to jest z taką nutką pozbawioną w zasadzie tego aspektu finansowego. Tak odbierałem jego słowa. Podejrzewałem, że jakiś budżet oczywiście na zarządzanie tym wszystkim jest, ale myślałem, że wy się tam po prostu dobrze bawicie, a tutaj się okazuje, że kontrakty jakieś się też pojawiają. No pojawiają się kontrakty, jest tam kilku zawodników na kontraktach, aczkolwiek nie wszyscy. Większość zawodników jest na algorytmie i ten algorytm, no to znaczy, że jeżeli pojawiasz się na treningu każdym, to twoja pensja będzie, ten algorytm będzie większy. Jeżeli rozegrasz większą ilość minut, to twój algorytm będzie większy. I na tym to wszystko zależało. Jeżeli będziesz się pojawiał na treningu, będziesz grać ileś tam minut w tych meczach, czy całe mecze, to ten twój algorytm będzie większy. I większość zawodników jest właśnie na algorytmie. Jest, nie wiem, z 6 zawodników na pensji i nie są to duże pensje. Wydaje mi się, że jak złączymy wszystkie nasze pensje tych zawodników, którzy mają kontrakty, to jest to mniej niż zarabiał jeden zawodnik w takiej Wieczystej. Powiedz mi, jak odbierałeś tę burzę medialną, która miała miejsce w ostatnim czasie, gdy w wywiadzie dla Onetu powiedziałeś, że dajcie mi pół roku, a będę najlepszym skrzydłowym w polskiej ekstraklasie? No, wiesz co... Naprawdę tak uważasz? Naprawdę tak. Teraz już po tej mojej operacji kręgosłupa, jakbym wrócił... Już mam 33 lata. To już jest taki moment, gdzie no te zdrowe jeszcze bardziej pewnie piłka nożna strasznie, strasznie mnie wyniszczyła w pewnym momencie, jeżeli chodzi o zdrowie, ale umiejętności uważam, że miałem na to, aby być czołowym, jak nie najlepszym nawet piłkarzem w ekstraklasie. Zdrowie niestety mi na to nie pozwoliło.
Byłem najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie w sezonie 2012-2013, więc nie rzucam słów na wiatr i nie urwałem się sroce spod ogona, tylko wiem, jak to wyglądało, wiem, jak było. Aczkolwiek teraz w tym momencie był taki zawodnik jak Josue czy Kamil Grosicki, Skóraś nawet, także no byłoby ciężko z nimi konkurować, ale no na pewno bym w kilku meczach pokazał się na pewno lepiej niż nie na zawodnik. Ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo imponująca jest ta Twoja pewność siebie, bo ja wiem, że ona ma też potwierdzenie w codzienności i dzięki temu pewnie łatwiej ci czasami było wchodzić w pojedynki jeden na jeden, bo byłeś przekonany co do swojej wartości, ale z drugiej strony jednak taka nad wyraz duża pewność siebie może powodować u niektórych piłkarzy, kolegów z drużyny takie skojarzenia z jakąś butnością albo z jakąś butą? Jako buraka mogą ludzie trenerzy odbierać. Trenerzy też mogą źle odbierać, prawda? No tak, zgadza się. Tylko łatwo konfliktowe sytuacje. Ja uważam, że dużo ludzi na swojej drodze spotkałem, z którymi rozmawiałem, dziennikarzami nawet, z zawodnikami, trenerami, którzy mi mówili jedno. A potem okazywało się, że szli 5 metrów dalej i mówili zupełnie co innego, wiesz. Ja wolę być prawdziwy, szczery, powiedzieć to, co ja czuję, to, co ja myślę, a czy tak będzie? No nie, no życie zweryfikowało, no byłem w piątej lidze, no ale uważam, że tak by było, jeżeli bym dostał tą szansę. Jeżeli szansę dostałem, no to wiesz, no w Śląsku Wrocław też zapracowałem na transfer do Anandemi Sporcie, zarobiłem fajne pieniądze. W Legii Warszawa pokazałem się z dobrej strony. Po prostu jeżeli otrzymywałem tą szansę, to ja tą szansę w jakimś tam stopniu wykorzystywałem. A jestem ciekaw, także w jaki sposób tureckie kluby są w stanie zachęcić piłkarzy z przeszłością w Ekstraklasie do tego, by przychodzić na przykład do drugiej ligi tamtejszej i gdzieś na tych dziwnych stadionach często funkcjonować. To jest tylko aspekt finansowy? Tak, no wiesz co, jeżeli w Polsce mówimy, że ktoś zarabia tyle pieniędzy i to jest najwyższy kontrakt i w Polsce jest już, mówimy o tym, że to jest niewyobrażalna kwota i po prostu jak można komuś takiemu w Ekstraklasie płacić takie pieniądze, to nawet na przykład 500 tysięcy euro. To często w drugiej lidze tureckiej takie kontrakty były normalne. Nie było żadnych problemów. Netto, nie mówimy o brutto. Skąd oni mają tyle pieniędzy? No wiesz co, no, wolałbym nie wiedzieć tak naprawdę chyba. I akurat prezes Anandemi Sport, Murat Sanczak, jest bardzo prężnie działającym i jako biznesmen, i jako polityk, także ma swoje różne dojścia, ma swoje różne biznesy i przez prawie 3 lata tam byłem, jak nie 3 lata, i żadna pensja mi się nie spóźniła. Wszystko miałem na czas, wypłacone, premie, pensje. A w polskiej lidze jesteś jeszcze z kimś nierozliczony? Nie, w polskiej lidze jestem ze wszystkim rozliczony, bo nie mogę niektórych pieniędzy odzyskać z tego powodu, że się po prostu sprawy przedawniły, czy jakieś kluby ogłosiły wcześniej bankructwo, upadłość i po prostu tych pieniędzy nie mogę odebrać, ale wiesz co, no taki byłem w LKS-ie Łódź, LKS Łódź mi chyba wisiał, nie wiem ile dokładnie, 80 tysięcy złotych za awans do Ekstraklasy, bo awansowaliśmy wtedy w Ekstraklasie. I ja wiedziałem, że oni mają problemy, ale mi po prostu było głupio prosić o te pieniądze, bo wtedy mi kompletnie nie zależało na tych pieniądzach, byłem za młody i po prostu za dużo zawdzięczałem temu klubowi za to, że dał mi szansę się wybić, bo wtedy no, zrobiliśmy awans, grałem w każdym meczu, dali mi praktycznie... Wróciłeś do Legii. Wróciłem do Legii, Legia przedłużyła ze mną wtedy kontrakt i wiesz co, no, ja bardzo dużo zawdzięczałem temu klubowi i do tej pory dużo zawdzięczam temu klubowi, ludziom, którzy wtedy tam byli, trenerowi, zawodnikom, kibicom, którzy kiedyś wróciłem, dosłownie awansowaliśmy do Ekstraklasy z UKS-em, wróciłem do Legii i oczywiście miałem wtedy ten więzozrost pistrzolowo-strzałkowy zerwany, więc przez 3-4 miesiące nic nie robiłem, ale akurat wróciłem na mecz z UKS-em Łódź, gdzie UKS Łódź musiał niestety rozgrywać przez pryzmat tego, że miał słaby stadion, niedopuszczony do rozgrywek Ekstraklasy. Rozgrywali oni mecze na Bełchatowie. I pamiętam, jak wróciłem na ten mecz, wszedłem tam w 80, nie wiem, drugiej minucie chyba, jako zawodnik Legii Warszawa i cały stadion tych kibiców, ultrasów wszystkich zaczęli śpiewać Kosa wróć, czeka Łódź, wiesz. No to jest jednak miłe, że ludzie doceniali to, co zrobiłeś, więc kompletnie mnie nie interesowały te pieniądze. Ja sobie odpuściłem, wiedziałem, że mam problemy finansowe,
finansowe, wiedziałem, że to, więc kompletnie, to szlachetna postawa. Kompletnie o te pieniądze nie walczyłem i nie interesowały mnie te pieniądze. Wiesz co, ja z wielu pieniędzy zrezygnowałem. Nawet odchodząc na dane Demispor musiałem zrezygnować z dwóch pensji, bo wtedy chyba dwie pensje Śląsk Wrocław zalegał, więc z dwóch pensji zrezygnowałem od Śląska Wrocław, i premii. Także no tam z takiej kwoty zrezygnowałem, nie będę mówił jaka to jest kwota, łatwo sobie pewnie policzyć, bo moje zarobki niestety zostały bardzo szybko ujawnione w Śląsku Wrocław i właśnie tego pytanie, problem. Dlaczego nigdy nie jesteście w stanie przeciwdziałać temu, tym złamanym tajemnicom handlowym tak naprawdę, tym podpisanym umową, które powinny zachować jakąś tajemnicę czy klauzulę poufności, a w tym środowisku się nie szanuje tego, by na przykład nikt nie wie do końca, ile ja zarabiam, prawda? Mhm, ale o piłkarzu to już wiedzą wszyscy następnego dnia. Wiesz co, ciężko jest dochować taką tajemnicę, bo za dużo osób bierze udział w transferze. Za dużo osób w tym siedzi, księgowa jest, musi zrobić przelew czy coś tam, to za dużo osób w tym siedzi, prędzej czy później to wyjdzie na jaw, dlatego w MLS-ie możesz sobie sprawdzić, ile zawodnicy zarabiają, nie jest wszystko odkryte, nie ma chowania i żadnych tajemnic, także wiesz, no ja miałem jedyne pretensje o to, że to wtedy wyciekło dosłownie po tygodniu od tego, jak podpisałem kontrakt, a wiedziałem, że te pieniądze nie są małe. Więc mogło to wzburzyć troszeczkę tam niepokoju w szatni i może jakieś tam zazdrości czy coś, ale na szczęście tak nie było. Mieliśmy taką szatnię, że nikogo tak naprawdę to nie interesowało, więc udało się jakieś tam uniknąć konfliktów czy jakichś nieprzyjemności i było wszystko super. Tak. Pozdrawiają. Widzę, że dużo widzów jest w Warszawie, bo cały czas machamy do kogoś, albo po prostu pamiętają twoją no, złoty maluch, to wiesz. Nie trudno zauważyć. No tak, ale powiedz mi, no bo przychodzisz z polskiej ligi z takim dużym jednak ego na reprezentację. Jeździsz na jedno, drugie, trzecie zgrupowanie, tam masz takiego Roberta Lewandowskiego. Nie czujesz wtedy jakiegoś dyskomfortu, gdy sobie myślisz, co on o mnie może pomyśleć, biorąc pod uwagę moje różne wypowiedzi medialne? Ja nigdy nie myślę o tym, kto co o mnie pomyśli, bo ja mam w dupie to, co ludzie o mnie myślą, naprawdę. Ja wiem, kim ja jestem, moi najbliżsi wiedzą, kim ja jestem i jeżeli się mnie pozna, to będziesz wiedział, jakim jestem człowiekiem. I ja wiedziałem, że po prostu spędzając czas z tymi zawodnikami, ja będę w stanie ich do siebie przekonać, że ja taki nie jestem cały czas. Ja jestem normalną osobą, ja lubię się pośmiać. No ale trenera Smudy nie przekonałeś. No trenera Smudy ciężko było przekonać, wiesz co, miał swoje plany i... Jakaś anegdota z trenerem, który też siedział na twoim miejscu kiedyś? Nie, żadnych, nie mam żadnych, kompletnie żadnych. Nie miałem przyjemności z nim współpracować, nie spotkaliśmy się, nasze ścieżki jakoś nie miały tego, aby się po prostu spotkać jakoś w jakiejś tam ścieżce kariery, ale tak jak mówię, po pierwsze, Lewy jest zajebiście w porządku facetem, chłopakiem, człowiekiem, który też ma swoje uczucia, też lubi się pośmiać, pożartować, tylko on niestety ma problem taki, że on jest cały czas na świeczniku. Jego każdy ruch jest po prostu monitorowany, śledzony. I wiesz, no ja ostatnio też się wypowiedziałem o tym, że mi się nie podoba po prostu to, że mając taką moc, jaką ma Robert Lewandowski, spodziewałem się więcej, że on da z siebie jako taki lider zespołu. I tylko o to mi chodzi. Kuba, no bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą przejażdżkę. Zdradziłeś troszeczkę kulisów swojej kariery. Mieliśmy okazję wymienić kilka spostrzeżeń na temat obecnych czasów, a także powspominać te stare. Zastanawia mnie tylko jeszcze jedna rzecz na koniec, bo przekonany jestem, że część widzów oczekiwałoby takiej jasnej wypowiedzi, jasnego stanowiska ze strony byłego reprezentanta i człowieka też, który się spotyka z tymi pięcioligowymi boiskami. W czym jest problem, żeby w 40-milionowym tak naprawdę kraju móc stworzyć reprezentację, z której jesteśmy dumni, w sytuacji, w której na tych klepiskach rozsianych po całej Polsce biegają Polacy, którzy mają nadzieję, mają marzenia, chcą też mieć umiejętności, czasami są też pracowici, a jednak potem historia kołem się toczy i pamiętam, że najbardziej taka reprezentacja, która cieszyła się powiedzmy złą sławą, to za moich czasów może to była reprezentacja czy to Smudy, czy też Fornalika, który też nie rozstawał się w spektakularnie dobrej atmosferze, a teraz się okazuje, że to co mamy to jest już poniżej wszelkiej krytyki.
Wiesz co, ja już nieraz o tym mówiłem, ja już to powiedziałem wcześniej, dwa lata temu w programie. My po prostu jesteśmy jako piłkarze, jako polskie zespoły, czy coś, my jesteśmy popierdółką. Jesteśmy popierdółkami, ja też mówię o sobie, bo ja też gram. I po prostu gramy w tych klubach zagranicznych, ale nas tak traktują właśnie jak popierdółki. Jest oczywiście, są zawodnicy, którzy są gwiazdami, ja nie mówię o każdym, ale jak się nas złączy tych wszystkich zawodników, którzy jakoś tam jakoś dają w klubach i się ich wszystkich złączy w reprezentacji, to się okazuje, że my jesteśmy popierdółkami. Wiesz, że nie potrafimy ze sobą grać, że nie potrafimy tego, temu to przeszkadza, okazuje się, że za granicą jest lepiej, bo jest fajniej, może cieplej, może to, tamto. Ale z czego to się bierze, że nie potrafimy być kolektywem? Nie wiem, mi się wydaje, że my po prostu Polacy nie wierzymy w samych siebie. My jesteśmy takim narodem, który woli skrytykować, śmiać się z kogoś i nie wychylać się, bać spełniać marzenia i osiągnąć zdecydowanie więcej w życiu niż osiągnęliśmy, czy niż jest nam dane osiągnąć. Nie chcemy starać się po prostu przeskoczyć pewien tam format tego całego takiego typowego Polaka. Dlatego jesteśmy szarymi myszkami, przeszkadzamy innym, śmiejemy się z nich, najlepiej dojebać, przeszkodzić. I my z takim nastawieniem, wydaje mi się, że po prostu jedziemy jako reprezentacja, i potem wychodzimy na boisko i okazuje się, że z kim byśmy nie zagrali, to my stwarzamy 2-3 sytuacje, mamy posiadanie piłki na poziomie 26-33%. Wszyscy okazuje się, że potrafią grać piłkę. Mołdawia nagle zaczyna grać piłkę, strzela nam bramki i po prostu my jesteśmy tacy, przez to, że tak nas traktują jak te popierdółki, to my już uważamy i jesteśmy tymi popierdółkami i po prostu nie potrafimy tego przeskoczyć. I po prostu jedziemy, wiemy, że gra w reprezentacji jest, nie wiem, 4, 5, 6 meczy w roku i jak się coś nie uda, zaczniemy słabo grać, to popierdzielą przez tydzień, 3 dni, wrócę do klubu i zacznie się klubowe życie. I tam wszyscy będą mnie klepać po plecach, bo gramy co 4-5 dni. Jestem wiodącą postacią w zespole. Czy to zespół jest, który nic się nie liczy w tej lidze, czy jest to zespół, który się liczy, to jesteśmy, tak jak powiedziałem, osobami liczącymi się w tych klubach. I potem znowu przychodzi mecz reprezentacji i znowu wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej. Znowu jesteśmy popierdółkami, znowu wszystko nam przeszkadza i znowu wychodzi na to, że inni potrafią grać piłkę, a my nie. Jaki masz pomysł na wyjście z tej sytuacji? Pamiętam, że twój tata kiedyś chciał i też prężnie chyba uczestniczył w strukturach PZPN-u. Mój ojciec się poddał, jak zobaczył, jak to wszystko wygląda i że po prostu no ciężko jest temu pomóc, wiesz, no... Chodzi o beton, tak? Szkoda, bo mamy naprawdę fajnych piłkarzy. No, tak jak mówię, no, nie wiem, czy przez najbliższe 10-15 lat trafi nam się ktoś taki jak Robert Lewandowski czy Zieliński. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. No, mieliśmy fajnych piłkarzy, jednych z najlepszych na swojej pozycji, a nie wykorzystaliśmy tego. A uważasz, że selekcjoner jest w stanie cokolwiek zmienić? Co wynika z twojego doświadczenia? Wiesz co, ja już, tak jak powiedziałem to kilka dni temu, ja mnie po prostu żegać się już chcę tym, że ciągle słyszę, że trener jest fe, taktyka fe, to jest złe, to tamto złe i ciągle jest wszystko złe. Ja też taki byłem i dlatego mówię, ja też byłem taki, ja też byłem w takich sytuacjach krytykowany, wyśmiewany, bo z reprezentacją dałem dupy, źle zagraliśmy, czy w klubie źle zagrałem, ja też taki byłem i po prostu wiem, jak to wszystko wygląda, więc to nie ma żadnego znaczenia. Nie grasz dla trenera, grasz dla siebie, grasz dla reprezentacji Polski, dla swojego kraju, to powinieneś być dumny, powinieneś po prostu wyjść na tym boisku i zapierdzielać, gryźć tą trawę i teraz ja sobie zdaję z tego sprawę, oni może nie, bo nie są na tym miejscu, na którym ja jestem, czyli po drugiej stronie barykady, że ja już tego nie będę miał. I ja wiem, że jakbym mógł jeszcze raz zagrać dla reprezentacji Polski, to bym zupełnie inaczej do tego podchodził. Także, czyli jak? No wiesz co, no, bardziej może bym się skupił na tym, co się powinno dziać na boisku. Czyli nie? Mając orzełka na piersi, nie dawałeś z siebie 100%? Znaczy dawałem się 100%, ale nie robiłem wszystkiego, aby być na 100% gotowy. Także dawałem się 100%, tylko wtedy tamte 100% było równowarte moich
80-70%. Dziękuję Ci za szczerość i poświęcony czas, a Was, drodzy widzowie, zapraszam na kanał już za kilka dni, bo wtedy pojawi się oczywiście kolejny materiał. Jeśli zostaliście z nami do samego końca, napiszcie w komentarzach kosa. Będzie to dla nas sygnał, że oglądaliście materiał od samego początku do końca. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Pa, pa. Dziękuję za Waszą uwagę i przypominam o specjalnej ofercie dostępnej dla wszystkich pełnoletnich widzów. Na fuksiarz.pl czeka na Was freebet, czyli 50 zł, które dostaniecie od bookmachera po ściągnięciu aplikacji i obstawieniu meczów za 25 zł. Z kolei nowi użytkownicy mogą zgarnąć aż 500 zł za sprawą zakładu bez ryzyka, w którym fuksiarz.pl zwraca 50% stawki do granicy 500 zł. Więcej szczegółów w opisie filmu. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? Czytał Tomasz Knapik.